Rozmowa dnia. No i zgodnie z zapowiedzią. Jest już z nami kolejny gość, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Witam, pani minister, dzień dobry. Witam, dzień dobry państwu. Witam w Międzynarodowym Dniu Rodziny. To jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy może nie wiedzieli jeszcze o tym. Takie święto mamy dzisiaj. Od 1 lipca to dla rodzin polskich najważniejsza informacja. Program 500+ obejmie także pierwsze dziecko. Żadnych tutaj dodatkowych ograniczeń, jeśli chodzi o dochody. Wszystko przebiega zgodnie z planami. Nie ma się co martwić o terminy przygotowywania wniosków, rozpatrywania i wypłaty. Absolutnie nie. No, czekamy, aż pan prezydent podpisze tą ustawę. Nie ma wątpliwości, że w najbliższym czasie to zrobi i wtedy stanie się już faktem, że od 1 lipca internetowo będziemy mogli składać się wnioski o świadczenie Rodzina 500+ na każde dziecko bez tego całego ambarasu też związanego z wyliczaniem kryterium dochodowego. A od 1 lipca będziemy oprócz drogi internetowej mogli również składać tą drogą papierową, przez pocztę bądź osobiście w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, tam gdzie do tej pory składaliśmy to świadczenie. Te wnioski, pamiętajmy, bo to jest istotna informacja, jeżeli ktoś złoży w lipcu, czy złoży w sierpniu, bądź we wrześniu, dostajemy z wyrównaniem od lipca. To, że mówimy o tym, że to świadczenie obowiązuje od 1 lipca, nie znaczy, że ono będzie wypłacane od 1 lipca. Ono może być wypłacane, jeżeli samorząd rozpatrzy taki wniosek, ale to są tylko wnioski internetowe. Natomiast będzie wyrównanie. To jest ten sam mechanizm, który został zastosowany wtedy, kiedy w 2016 roku 1 kwietnia wprowadzaliśmy to świadczenie. Tych wniosków po prostu będzie bardzo dużo. To właśnie chciałem zauważyć, że ci, którzy wcześniej już brali udział w tym programie, wiedzą doskonale, na czym ten mechanizm polega. Tutaj żadnej zmiany nie ma. Nie wszyscy są zadowoleni, nie wszyscy dobrze oceniają funkcjonowanie programu Rodzina 500+. Tydzień temu Forum Obywatelskiego Rozwoju eksperci współpracujący z Leszkiem Balcerowiczem przygotowali obszerny raport, w którym mówili, że pieniądze są wydawane nieefektywnie, że można było te gigantyczne pieniądze wydać w inny, lepszy, jak sugerowali, sposób i że wcale tak dobrze na demograficzną kraju program nie wpływa. Można by powiedzieć, jeszcze się taki nie urodził, to by wszystkim dogodził, ale to za daleko idące uproszczenie. Jak słucham dywagacji też profesora Leszka Balcerowicza na temat likwidacji czy ograniczeń ubóstwa w Polsce, to przypomina mi się obraz transformacji ustrojowej, tego co zrobiono z polską wsią wtedy, z PGR-ami, jaki ciężki, niewybaczalny grzech wtedy popełniono, który latami całymi się ciągnął i wydaje mi się tu kiepskim ekspertem pan profesor od zwalczania ubóstwa. No ale przyjmując ten raport i analizując, to powiem, że z wieloma tezami się oczywiście nie zgadzamy. Jest oczywiste, że zarówno ubóstwo skrajne, jak ubóstwo względne w rodzinach wielodzietnych, w rodzinach rodziców samotnie wychowujących dzieci, czy z dziećmi niepełnosprawnymi, mocno się zmniejszyło i są twarde dane Głównego Urzędu Statystycznego. Są również oceny organizacji międzynarodowych. Polska została doceniona w zakresie zwalczania nierówności społecznych poprzez swoje programy społeczne. Uważam, że ten raport jest stosunkowo naprawdę jednostronny, a podnoszenie ciągle tych samych jakby elementów, które dzisiaj nie znajdują też potwierdzenia, no mija się trochę z rzeczywistością. Są też ciekawe takie cząstkowe zestawienia. Na przykład wczoraj poznaliśmy przygotowany raport przez wojewodę mazowieckiego, w którym czytamy między innymi, że w ciągu ostatnich 3 lat spadła liczba wydawanych decyzji, jeśli chodzi o zasiłki okresowe, o 30%, że dużo rzadziej też jest konieczność udzielania pomocy w postaci gorącego posiłku. Więcej rodzin na to otrzymuje pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Tutaj niemal 20% jest. To są dane dla województwa mazowieckiego. Ale czy to jest rzeczywiście jakiś trend, który w całym kraju obserwujemy? Taka sytuacja jest nie tylko w województwie mazowieckim. Już w pierwszym roku obserwowaliśmy
obserwowaliśmy spadek osób zainteresowanych korzystaniem z pomocy społecznej, chociaż jest ważne, że świadczenie 500+ nie jest wliczane do dochodu, jak liczymy kryterium dochodowe w pomocy społecznej, więc można by było powiedzieć, że uprawnieni pozostają i mogą z tego korzystać. Ale jeżeli rodzina przez wiele lat korzystała z posiłków, bezpłatnych posiłków, bo nie stać jej było na to, żeby zapłacić za te obiady, a dzisiaj ma taką sytuację, że nie musi korzystać z tych obiadów, bo te obiady są w domu przygotowane, albo może zapłacić za te obiady, bo to jest dla niej istotne, to tak też robi. Raczej rośnie nam ilość osób starszych z niepełnosprawnościami, korzystającymi też z pomocy społecznej, więc ta sytuacja, o której pan redaktor mówił, podobnie kształtuje się w innych województwach. Spada ilość rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej. Dziś, ewidentne to dziś jest. W wywiadzie w Dzienniku Fakt mówi pani między innymi, że jest oczekiwanie, że każdego dnia coś nowego będzie obiecane. My musimy zapewnić finansowanie kolejnych projektów. Ale to jestem ciekaw, jakiego rodzaju postulaty pani najczęściej słyszy, jeżeli mówi pani o tym, że pojawia się oczekiwanie, o czym mówią. No, teraz akurat bierze pani na przykład udział w pani do Parlamentu Europejskiego. Na pewno ci, którzy przychodzą, mają jakieś swoje oczekiwania. Ja odpowiem na przykład, co wyczytałem wczoraj w Dzienniku Gazecie Prawnej na stawianych głosów, tam można było sobie poczytać o tym, co najbardziej boli tych, którzy łączą opiekę nad dziećmi i pracę. Większość zdecydowana mówiła, że udaje im się płynnie łączyć jedno i drugie, ale najczęściej narzekano na dostęp do miejsc w przedszkolach i żłobkach i to, że bardzo czasem dużo kosztuje zapewnienie dodatkowej opieki dzieciom. Otóż nie. Część ekspertów była zmartwiona tym, że Polacy w 86% powiedzieli, że no nie widzą kolizji między wykonywaniem pracy zawodowej a łączeniem obowiązków i dziwili się, że postawy Polaków nie są takie roszczeniowe wobec tej sytuacji. No pierwszy raz zetknęłam się z sytuacją, w której robiono zarzut Polakom z tego, że są mało roszczeniowi, że są zadowoleni, bo raczej spotykam się ciągle z zarzutem, że jesteśmy bardzo roszczeniowi i chcemy żyć z tych zasiłków, świadczeń, nie chcemy pracować. Co już tak naprawdę nie jest. Jeżeli nawet mówimy o tym, że tych miejsc brakuje, to w ciągu tych naszych 3 lat przybyło 100 tysięcy miejsc opieki nad małym dzieckiem. Jeżeli program kiedyś realizowany przez Platformę na początku był finansowany na poziomie 40 milionów, potem 100 milionów, w 2015 150 milionów, to my 3-krotnie zwiększyliśmy te nakłady finansowe, które muszą zaskutkować wzrostem ilości miejsc opieki, ale jeszcze jest jeden czynnik, którego my nie przeskoczymy jako strona rządowa. Z drugiej strony musi być odpowiedź samorządów, musi być zainteresowanie ze strony samorządów utworzeniem tych miejsc opieki, utrzymaniem dalszych tych miejsc opieki, no, chociaż z naszej strony finansowanie jest do wysokości 80% zadań inwestycyjnych. To samo dotyczy miejsc opieki nad osobami w starszym wieku. Też niejednokrotnie mówiliśmy o tym w sygnałach dnia. Na koniec jeszcze krótkie pytanie. Kiedy będziemy wiedzieli, ile wyniesie w 2020 roku najniższe wynagrodzenie i decyzje zapadnie? No jest określony tryb procedowania. Za chwilę strona rządowa będzie musiała przedstawić swoją propozycję. Jedno jest pewne. Ta waloryzacja z tego rozwiązania ustawowego nie będzie na pewno, czy to podniesienie minimalnej emerytury na pewno nie będzie niższe niż 100 zł, a ja jako minister odpowiedzialna za pracę i ciesząca się zawsze ze wzrostu wynagrodzeń, chciałabym, żeby to było jeszcze wyższe, o ile to się dowiemy, jak będzie to uzgodnione też z panem premierem i ministerstwem. Chciałabym, żeby było też z partnerami społecznymi uzgodnionymi, tym bardziej, że pracodawcy wyrażali podczas negocjacji z nauczycielami takie stanowisko, że w Polsce wynagrodzenia powinny po prostu rosnąć. Liczę na to, że dzisiaj poprą wzrost minimalnego wynagrodzenia. Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, była gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki w Międzynarodowym Dniu Rodziny. Dziękuję bardzo, pani minister. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego na ten Międzynarodowy Dzień Rodzin. Była to rozmowa dnia.